kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale z okresu nawozu, to nie lecimy się szybko wiadomości od tej osoby, którą macie w serduchu, na myśli, z której macie kontaktu lub od tych osób. To już zależy od Was, musicie sobie myśleć, myślcie sobie, po prostu zamknijcie oczy lub po prostu skupcie się dobrze, żeby było jak najwięcej wiadomości od tych osób. Co te osoby chcą Wam powiedzieć w tej chwili lub ta osoba, o którą pytacie, z której macie kontaktu, lecimy. Wpada nam, to się nie liczy, jak będzie wypadało. Dobra, lecimy. Wiadomości od tych osób, o które pytacie, myślicie, z którymi nie macie kontaktu lub od osoby, z którą nie macie kontaktu, o której myślicie, o którą pytacie. Oj, dobra. Będzie ciekawie, słuchajcie, znowu będzie długi filmik. Ktoś to się zacina. Co chcesz jemu, jej powiedzieć lub co chcecie jemu powiedzieć? Czy jest jeszcze coś, co tak chcecie powiedzieć na odchodne lub chcesz jemu jej powiedzieć na odchodne? Nie masz też. Dobra, cię, słuchajcie, powyrywało, także lecimy, słuchajcie, z szybkim przekazikiem dla Was, kochani. Za mocno Cię kocham. Pasujemy do siebie idealnie. Ja tu rządzę teraz. W tamtej chwili nie obchodziło mnie to. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, bo jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza w moim życiu. Chcę być tylko osobą szczęśliwą. Naucz się komunikacji. Nie możemy stać w miejscu. Jestem w końcu szczęśliwy, szczęśliwa. Masz być mój, moja, to będziesz. Wow. Zależy mi na tobie. Biorę czasami z ciebie przykład. Mam duże poprzeczki i wymagania. Zaproszę Cię niedługo na randkę. Układam sobie życie na nowo. Jesteś cudowna osobą. Nie wiem, czy na Ciebie zasługuję. Zapomnij o mnie. Wiem wszystko o Tobie. Od innych. No, proszę bardzo. Czułam osoby trzecie. Ja nie wiem, kochani, czy ja mam takie odczucia. Ja po prostu czuję. Po prostu jak już to wypada, to już czuję, że coś będzie ciekawego. Nie, ale Ty potrafisz marudzić. Zadzwonię lub napiszę niebawem, żeby wszystko sobie wyjaśnić. Czytasz w moich myślach. Wkurzasz mnie, ale i tak Cię kocham. Poddaję się. Zrozum, że kasa to nie wszystko. Nie będę czekać na Ciebie całą wieczność. Lubię ryzyka. Chcę Cię pocałować na zgodę i przytulić. Masz wspaniałe, dobre serce, fajny buz wokół i super uśmiech. Jestem zły, zła w tej chwili na Ciebie. Musisz się dobrze starać o to przyjaźń. Miłość, znajomość. Jestem nieobecny, nieobecna, bo myślami jestem przy Tobie. Z jednej strony Cię kocham, z drugiej strony Cię nienawidzę. Dziękuję za cenne lekcje. Dużo mi to dało do myślenia i nauczyło wyciągnąć wnioski. Marzenia się spełniają. Kocham Cię. Chcę w końcu ruszyć naprzód. Chcę się z Tobą zestarzyć, ożenić, założyć rodzinę, zbudować na podstawowym fundamencie dom. Ktoś powiedział mi coś o Tobie, co mi otworzyło oczy. Czego Ty jeszcze ode mnie chcesz? Jeśli jesteśmy sobie pisani, będziemy ze względu na przeznaczenie. Nie jesteś moją zabawką. Nie walczę o kogoś, kto nie walczy o mnie. Jesteś już cieniem i wspomnieniem. Szczera rozmowa oko w oko. Czuję się nieszczęśliwy, nieszczęśliwa. Czułam się w tej relacji znajomości. Niedługo wyjeżdżam za granicę. Zaczynam życie na nowo. Zaraz wracam. Pamiętaj, oryginał jest więcej wart niż kopia. Mam żal do Ciebie za to, jak mnie traktujesz. Chcę spełnić swoje i Twoje marzenia. Zaproponuję Ci niedługo spotkanie z wyjaśnieniami, na pewno się ucieszysz. Pracuję nad swoją pewnością siebie i budowaniem przyszłości i stabilizacji. Zostaw mnie w spokoju. Naucz się walczyć o swoje marzenia i o to, co kochasz. Czekam na Ciebie całe życie. Zaufaj mi w końcu. Czemu mnie nie szanujesz? Masz fajny błysk wokół i słodki uśmiech. Mamy dużo spraw do wyjaśnienia. Nie mogę Cię zrozumieć. Nie mogę sobie z tym poradzić. Nie byłem na Ciebie gotowy. Spotykam się z bólem z było, żeby zbudzić Tobie zazdrość. Znisz swojego i domem dzieci łatwiej w życiu.
Nie chcę, żeby uczucia do ciebie wróciły, zapomnij o mnie. Nie wybaczę ci tego nigdy, jak mnie potraktowałaś, potraktowałaś tamtego dnia. Zablokowałam się na chwilę. Poczekam na ciebie, bo warto, aż zmądrzejesz. Mega mnie zraniłeś, zraniłeś. Jestem zamknięty, zamknięta na uczucia. Czekam na to, aż powiesz mi, co cię gryzie. Szczere wyjaśnienia mi się należą. Co znowu foch? Rozwijam swoje pasje i hobby. Pracuję na stabilizacji. Będziesz super mamą, tato, mężem, żoną kiedyś. Tęsknię za tym, co było między nami. Zdecyduj się w końcu, czego ty chcesz. Zmieniam się dla samej siebie. Jestem na tyle dojrzały, dojrzała, że wiem, co robię. Mam do ciebie żal. Chcę ciebie. Jestem zraniony, zraniona, zazdrosny, zazdrosna. Twoje zachowanie mnie odpycha od ciebie, niedojrzałe. Rozpiera mi ego i duma. Pozbierałem się po tobie. Wnioski wyciągnięte, karma przepracowana, lecę przed siebie. Pojawiłeś się w złym czasie, w złym momencie. Nie chcę cię znać. Nie mogę patrzeć, jak jesteś smutna, smutny. Uśmiechnij się w końcu, smuta się. Naucz się ustępować i iść na kompromis. Nie masz serca, tylko lód czasami. Ta przyjaźń przerodzi się w prawdziwą miłość, mówię ci to. Planuję macierzyństwo. Mam swoje lata. Wow. Czuję, że się odsuwamy od siebie czasami. Przy tobie czuję się bezpiecznie. Widzę w tobie duży potencjał. Ogarnij się w końcu. Jestem gotowa na zaangażowanie się w coś poważnego i stabilnego na zawsze. Nie wiem, kogo wybrać. Jestem zazdrosna o siebie. Jestem całkowicie załamany twoim zachowaniem. Jesteś miłością na moje całe życie. Nie chcę być twoją opcją zapasową, chcę być priorytetem. Nic się nie zmieniło, zmieniłeś. Ranię cię, bo boję się, że ty znowu mnie zranisz. Mam kogoś nowego. Pokochaj samego siebie, wtedy pokochasz innych, będzie ci dużo łatwiej. Kiedy ty w końcu dojrzejesz? Ale z ciebie czaruś. Zdradzam cię. Wow, słuchajcie, no pięknie. Podejrzewam, że mnie okłamujesz. Teraz albo nigdy. Raz się żyje, czas na zmiany. Wolę być sobą, niż udawać kogoś, kim nie jestem. Przestań słuchać innych, zacznij słuchać swojego serca i rozumu. Widzisz na tym lepiej, na prosto. Jest duża różnica wiekowa, inne poglądy między nami. Kilometry. Nigdy cię nie zostawię. Będzie dobrze. Duża dojrzałość. Szanuję swoje zdanie, jak i twoje. Wiesz, jak się kogoś oswoi, to się bierze za to sobą odpowiedzialność. Nie ucieka jak dzieciak. Karma przepracowana, wnioski wyciągnięte. Ruszam naprzód. Mam niespodziankę dla ciebie. Czemu ty mi to robisz? Nie pasujemy do siebie. Uwierz w siebie. Poznaj siebie, bądź sobą. Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś nikim. Nie jesteś nic wart, do niczego się nie nadajesz. Nawet sama o siebie tak nie, o sobie nie mów. Przegrywa ten, kto nie padł, lecz ten, kto przestał się i poddaje. Pamiętaj, ten, kto jest na szczycie, zaczął od małych kroków i od zera. Musisz w siebie uwierzyć, gdy ci coś ci noga powinie i nie uwierzysz. Inni w ciebie zwątpili. To czyni cię wyłącznie sprawiedliwym, ale mi narobiłaś nadziei mętliku. Wygarnę ci kiedyś te uczucia, emocje, jak coś we mnie pęknie. Zobaczyć. Jestem szczęśliwa, gdy widzę, jak się uśmiechasz. Niedługo będę koło ciebie, to zalecę do ciebie. Kocham się z tobą odroczyć. Czuję, że się odsuwam od siebie. Też ma uczucia, jestem osobą wrażliwą, szczerą, rozmowa oko w oko. Cały czas widzę, jak tam stoisz. Nie żyj w iluzji, ruszaj. Naprzód. Mam zamiar cię przeprosić. Próba tego, co budowaliśmy, nie może się spełnić, bo nie było to ustawione na stałym fundamencie. Mega mnie zraniły twoje słowa. Zakończam to przyjaźń, bo mnie męczy. Nie przygryzaj mi słowa, bo jak ja ci przygryzę, to ci miło nie będzie. Teraz wiem, kto jest kim, kto mi dobrze, czy kto źle. Jesteś moją bratnią duszą, nie wykorzystuj mojej przeszłości przeciwko mnie. Czuję się jak w bajce w tej chwili. Tyle osób u nas mieszało, czułam. Nie rób huśtawki emocjonalnej. Mam do ciebie nienawiść. Udowodnij
sobie, że jesteś coś warta, wart. Wzbudzam w tobie zazdrość. Przegięłaś, przegięłeś tamtego dnia. To prawda, że mnie zdradzałaś, zdradzałeś. Nawiązuję nowe przyjaźnie. Walczę o nie. Nie mogę patrzeć, jak jesteś nieszczęśliwa, nieszczęśliwy przez własną głupotę. Mam niskie poczucie własnej wartości, nad którym pracuję. Ma być szczerość do bólu, karma wraca, pamiętaj. Zawsze możesz na mnie liczyć. Koniec naszej znajomości. Planuję wziąć ślub. Nie można czekać na kogoś całą wieczność. Trzeba ruszyć przed siebie. Pragnę ciebie, więc idę po ciebie. Wybieram nowy rozdział. Myślę o nas poważnie. Dałaś mi popalić. Pamiętaj, co idzie ciężko, to jest stabilny fundament, który nie lunie. A co idzie łatwo, ten fundament nie jest warty i nie budowany na stabilnym fundamencie, który lunie. Jak domek z kart i klocki Lego, planuję budowę domu, działalności. Zaraz się z tobą skontaktuję, żeby się z tobą pogodzić, a nie żywić dzieci nadzieję. Podjęłeś decyzję, nie masz odwrotu. Nie odezwę się do ciebie wcale. Oddaj za oddaj, biorę z ciebie przykład. Dziękuję za to, że mi olałeś dla kogoś innego. Zróbmy to. Moje serce jest złamane. Zgubiłem się na chwilę. Dajesz mi w kość. Moja ego i duma nie pozwala wyciągnąć ręki na zgodę. Poznanie prawdy spowodowało, że rozpadłem się na kawałki. Rozdział pozamykany, idę przed siebie, rozbieg na tył, by iść lecieć naprzód. Będziesz super mamą, tato, żoną, mężem. Lubię cię bardziej niż ci się wydaje. Nie uciekaj przed problemami, stawiaj czoła. Jestem zazdrosny, tak, że masz nas gdzieś. Jestem szczęśliwa. Jestem przerażona czasami twoim zachowaniem. Doceniam twoje starania, trzymaj się. Cześć!